Rozdział 45. Koniec jest nowym początkiem. Refleksje nad muzyką Godra. Muzyka jest nie tylko dźwiękiem, ale również odzwierciedleniem naszej duszy, emocji i doświadczeń. Godra przez swoją dyskografię stworzył wyjątkowy pejzaż dźwiękowy, który zachwyca, inspiruje i skłania do refleksji. Teraz, gdy przyglądamy się jego twórczości, dostrzegamy nie tylko ewolucję artystyczną, ale również głęboką podróż wewnętrzną, którą odbył wraz ze swoimi słuchaczami. Ewolucja twórczości Godra. Przeglądając dyskografię Godra, widzimy, że artysta rozwijał się nieustannie, eksplorując różnorodne gatunki muzyczne i eksperymentując z dźwiękiem. Jego albumy, takie jak Ambient i Thug Dem, pokazują, że nie bał się przekraczać granic i poszukiwać nowych brzmień. Wzrost liczby albumów wydanych w ostatnich latach, zwłaszcza w 2021 roku, jest dowodem na jego rosnącą popularność i uznanie w środowisku muzycznym. Tematyka i inspiracje. Tytuły albumów, takie jak Cyber Godra czy Abolicjonistyczny Zealand, sugerują ewolucję stylu artystycznego i zainteresowanie nowymi kierunkami muzycznymi. Bogactwo tematyczne jego twórczości, od przyrody, zielony las, po kwestie społeczne, granica Polski, pokazuje, że Godra nie tylko tworzy muzykę, ale również angażuje się w refleksję nad otaczającym go światem. Refleksję nad muzyką. Co? Polecimy jakimś ambientem. Muzyka nie zawsze ma rytm. Ma rytm, ma nierytm. Ambient, z drugiej strony mamy noise. Lubię szukać czegoś pomiędzy, mówi Godra w swoim dokumencie Mój Ambient. Te słowa odzwierciedlają jego podejście do tworzenia muzyki, poszukiwanie harmonii w chaosie, tworzenie czegoś nowego z istniejących elementów. Godra przepisuje rzeczywistość na fale dźwiękowe, na sygnał. Gitara jest tylko pretekstem do użycia efektów, do modulowania i tworzenia nowego brzmienia. Spontaniczność i przemijanie. Godra podkreśla znaczenie spontaniczności w tworzeniu. Im więcej spontaniczności, tym więcej zyskujesz, mi się wydaje. Ja nie wiedziałem, że dzisiaj będzie tak. Jutro nie wiem, co będzie. Wczoraj zapomniałem, co było. Jego podejście do życia i muzyki jest pełne akceptacji dla nieprzewidywalności, dla ciągłej zmiany, która jest jedyną stałą w naszym świecie. To zatrzymanie się, obserwacja cykli natury, zima, jesień, wiosna, lato i notowanie tych zmian jest dla niego kluczowe. Zakończenie kariery. Ostatni album Godra, Filokalia, wydany w 2024 roku, może sugerować zakończenie pewnego etapu jego kariery. Jednak koniec jednego etapu jest często początkiem nowego. Godra zostawia nas z bogatym dziedzictwem muzycznym, które będzie inspirować kolejne pokolenia. Jego muzyka, pełna głębi, emocji i refleksji, pozostaje żywa, wciąż przemawiając do słuchaczy i zapraszając ich do wspólnej podróży przez wszechświat dźwięków. Refleksja i dziedzictwo Godra pokazuje, że muzyka jest nie tylko sztuką, ale również formą komunikacji i refleksji nad życiem. Jego twórczość jest jak rzeka, pełna zakrętów i niespodzianek, ale zawsze płynąca naprzód. To podróż, która nigdy się nie kończy, a każdy dźwięk jest kolejnym krokiem na tej drodze. W końcowej refleksji Godra zachęca nas, abyśmy nie planowali wszystkiego zbyt dokładnie, abyśmy dali sobie miejsce na spontaniczność i zaskoczenia. W końcu, jak mówi, chodzi o drogę, nie o cel. To przesłanie, które zostawia nam na zakończenie swojej muzycznej podróży, jest zaproszeniem do życia pełnego odkryć, radości i nieustannego poszukiwania piękna w każdej chwili.